Amadeusz Ferrari jest z nami. No, troszkę Amadeusza, o troszkę, właśnie, właśnie, właśnie. Jak wrażenie dzisiaj po... Kurde, tutaj jest... Pani, masz normalnie dzisiaj największą chyba grupę fanów, bo byłeś najcieplej odbieranym zawodnikiem. No tak, to było widać, nie, że reaguje publiczność. No widzisz, no... Wsparcie? No pewnie, że tak, kurczę, jak ludzie krzyczą Ferrari i wiem, że są za mną, to niesie mnie ta moc, tak? Jednak kto im, kurwa, inny show daje? Ja, zobacz, tej walki, ta walka nie powinna się odbyć, on jej nie powinien dostać. Ale skoro ludzie tego chcieli, konflikt był naturalny, ja uwielbiam ludziom dać, czego chcą. Sadek też nie chciał walki, a dostał walkę. Nie, chciał walki, przepraszam. Chciał walki i dostał. A kurde, to zażartuję, nie? Powiem ci, że miałem wyrzuty sumienia po tym. Nikt nie powinien tak postępować i jest mi głupio. I nie mówię tego pod publikę, po prostu, jest mi głupio z tego, co zrobiłem, ale z drugiej strony czasami mam też taka, przychodzi mi myśl, że jak sobie pomyślę, że obrażę moją mamę czy mnie, to sobie myślę, a w sumie, kurwa, wyjebane, zasłużył, nie? No, ale dlatego mówię, to jest takie 50-50. Nie wiesz, czy tam mu się coś stało, czy nie w ogóle? Gdzieś... Nic się nie stało, nam krew mu tylko trochę leciała. Aha, słuchaj, dzisiaj jakie wrażenia po media treningu, po ważeniu, bo żeście dzisiaj nawet na pozy się zmienili, wyglądacie dobrze, tak to ogólnie ludzie ocenili. No ja się nie mogę doczekać. W końcu zamknę mordę. Jemu, ludziom. A gdzieś się podpaliłeś tam, ten krzyk taki... Ja się nie mogę doczekać, kurwa, ja się cieszę w końcu. Tomek, kurwa, ile czasu miałem słuchać tego pierdolenia. O, Ferrari się boi bomby, albo bomba jest taki straszny, albo kurwa, chuj wie co. Ja nie mogę się doczekać, ja się bawię się świetnie, kurwa, tęskniłem za tym. W końcu jutro wchodzę się napierdalać. Wreszcie. Wszystko. Dajcie dobrą walkę, czekamy na te emocje, czekamy na pojedynek. Dziękuję bardzo, Ferrari. Wszystkiego dobrego. Dzięki.